31 lipca, Marta Jureńczyk, witam, zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu powiemy między innymi o tym, czy łatwiej jest o pracę, czy o pracownika, o co wzbogaci się kamienica przy Placu Niepodległości oraz o przygodach pewnego indyka. Pracownik poszukiwany, praca szuka człowieka. Takie ogłoszenia widzimy nie tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale i na portalach społecznościowych. Tak niskiej stopy bezrobocia w Piotrkowie i powiecie nie było od 20 lat. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy, że o pracownika coraz trudniej. Dziś mówimy o najniższej od 20 lat stopie bezrobocia w Piotrkowie. Rzeczywiście stopa bezrobocia sukcesywnie maleje z miesiąca na miesiąc. To nie tylko tendencja tego roku 2019, ale w poprzednich latach oczywiście również. Aktualnie obecnie stopa bezrobocia dla naszego tutaj rejonu piotrkowskiego to jest 5%. Niższa niż stopa w województwie, niż stopa w kraju. Taka sytuacja zapewne ma związek z sezonowymi pracami, ale spadek osób poszukujących, ale i chętnych do pracy to zjawisko, z jakim mamy do czynienia od kilku miesięcy. Rynek pracy tworzy miejsca pracy. To nie tylko są prace sezonowe w budownictwie, w drogownictwie, ale generalnie pracodawcy potrzebują pracowników w branżach produkcyjnych bardzo. Dane, jakie podaje Powiatowy Urząd Pracy, dotyczą tylko osób zarejestrowanych. Pozostają jeszcze osoby niezarejestrowane, więc wartość może być jeszcze niższa. Ogłoszeń nie brakuje, a chętnych coraz mniej. Korytarze Powiatowego Urzędu Pracy świecą pustkami. Taka sytuacja szczególnie trudna jest dla przedsiębiorców, którzy coraz łaskawszym okiem patrzą na pracowników, próbując zachęcić do pracy w swojej firmie. W tej chwili, widząc po ofertach pracy, jakie są składane do Urzędu Pracy, pracodawcy próbują trochę przekonać osoby poszukujące pracy, żeby zainteresowały się ich ofertą pracy. I w wielu ofertach jest taki zapis widełkowy propozycji wynagrodzenia, minimalne 2250, 2,5. Także to troszeczkę jest taką zachętą. Nadal najmniej ofert pracy otrzymują kobiety. Im oferowane są stanowiska w handlu bądź usługach z niskim wynagrodzeniem. Na ponowne odtworzenie czekały 30 lat. Mowa o balkonach na elewacji frontowej kamienicy przy Placu Niepodległości 5. Remont trwa. Od kilku tygodni front kamienicy przy Placu Niepodległości 5 zasłaniają rusztowania. Wąski budynek poddawany renowacji niebawem upodobni się do sąsiada obok. Jest to ostatni fragment tej elewacji, gdzie były w latach 80. usunięte balkony, podesty balkonowe i 30 lat czekały na ich ponowne odtworzenie. Czyli teraz będą? Aktualnie tak. Oprócz remontu kamienicy, całej elewacji i remontu dachu, będziemy na nowo zawieszać balkony z takimi ozdobnymi balustradami, jak w nieruchomości Plac Niepodległości 4. W remontowanej kamienicy wymieniona będzie stolarka okienna od strony frontowej oraz dach. Budynek od strony podwórza będzie remontowany później. Co stoi na przeszkodzie? Dzisiaj jest przeszkodą również to, że dokumentację budowlaną i techniczną każdą w tym rejonie miasta musimy uzgadniać w Łodzi z konserwatorem zabytków, ale to nie jest jedyny problem. Problemem jest również wykonawstwo, ponieważ ogłaszamy już na niektóre inwestycje po 4, nawet 8 przetargów i nie ma chętnych na roboty. A jeśli nawet jest jakaś oferta, to jest kilkukrotnie wyższa od naszego kosztorysu inwestorskiego i wtedy nie możemy się zdecydować na taką cenę. Koszt tego remontu to 200 tysięcy złotych, a kolejną kamienicą, która doczeka się niebawem remontu, będzie budynek przy ulicy Gamcarskiej 13. Taki mieszkaniec nie zdarzył się dotąd. Nie ma sierści i nie szczeka, w zamian za to stroszy piórka, gdy coś mu się nie podoba. W piotrkowskim schronisku dla zwierząt rezyduje indyk, uciekinier z transportu do ubojni. Poznajcie Państwo, oto Induś, pierzasty rezydent piotrkowskiego schroniska. Choć to ptak, to tu znalazł swój boks i budę.
inaczej nie można było, mówi pani Maria, opiekunka schroniska. Indyk wyrwał się śmierci, u nas ma dożywocie. Policja nas powiadomiła, było późno, bardzo późny wieczór, że krakowskie przedmieście z samochodu spadł indyk z klatką. No i oczywiście policja do nas go przywiozła, no i tak został, one jechały na ubój. Widocznie, no nie wiem jak to się stało, w każdym razie z klatką wylądował na ulicy i tak trafił do nas. Indyk zadomowił się na dobre, rośnie i pokazuje charakterek, strosząc piórka, kiedy coś mu się nie podoba. Choć na początku nie był taki hardy. Induś, no na początku był bardzo nieśmiały, bo ponieważ to chów pewnie klatkowy, nie umiał w ogóle wstać nawet na łapy, wreszcie wstał, nie umiał się poruszać, bo dla niego było to wielkie zdziwienie, zaskoczenie, że jest teren, że można się rozprostować. Induś był wyjątkowym mieszkańcem schroniska w Piotrkowie, nietypowym jak na to miejsce, ale dziś to już postać niezaskakująca, a jak się okazuje, indyki coś tu przyciąga. Do Indusia kilka dni temu dołączyła Indit, indyca znaleziona w Piotrkowie obok jednej ze stacji. Pierwsza Polka, która zdobyła koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich 7 kontynentów i druga, która weszła na Mount Everest. Anna Czerwińska była we wtorek gościem spotkania zorganizowanego w Mediatece 800-lecia. Na spotkanie z Anną Czerwińską przyszedł tłum miłośników gór i opowieści górskich. I się nie zawiedli. Czerwińska opowiadała o sobie i swojej wędrówce po górach. Tak jak mówiła, była to dla niej lekcja życia i samej siebie. Ankę, górfankę ukształtowały właśnie szczyty. Ja urodziłam się jako niezbyt zdrowa jedynaczka, to znaczy chorowita. Ciągle na coś chorowałam. Ciągle łóżeczko, babunia i takie no, opiekuńcze teksty wobec mnie. A dzięki górom stwierdziłam, że gdyby nie było gór, nie ujawniłyby się u mnie takie cechy, jakie się ujawniły w górach. Czyli umiejętność decyzji, ryzyka, podejmowania tych decyzji, kierowania innymi, no, pokonywania samej siebie. No, wszystkie te cechy, które w normalnym życiu nam w ogóle nie są potrzebne. Anna Czerwińska zdobyła 8 spośród 14 ośmiotysięczników. Obok gór jej pasją jest kajakarstwo oraz pisanie. Opublikowała wiele książek o tematyce górskiej. Książki himalaistki można było kupić po spotkaniu. Tydzień temu księżniczka na ziarnku grochu. W tym tygodniu Śpiąca Królewna. To dwie teatralne produkcje przygotowane na wakacje przez Miejski Ośrodek Kultury. Udział w przygotowaniu przedstawienia wzięli uczestnicy warsztatów teatralnych MOK oraz ze Stowarzyszenia Busola. Dla nich to przygoda i nauka czegoś nowego. Ta produkcja to jest na pewno dla mnie nowe doświadczenie i też jakby dzięki takim inicjatywom możemy odkrywać jakieś nasze nowe pasje i po prostu poznawać bardzo fajne sposoby spędzania naszego czasu. Praca z taką bohaterką to trudne zadanie? To nie jest na pewno łatwe, ponieważ te lalki wymagają jednak od nas takiego też skupienia, one są ciężkie i ożywienie ich to, no wydaje się, że to jest bardzo proste, kiedy się ogląda z drugiej strony, ale kiedy już się staje na scenie i trzeba ją ożywić, to jednak jest to wyzwanie. Kukiełkowa bajka w sposób nowatorski przedstawiła znaną historię o śpiącej królewnie. Interakcji z dziećmi i tempa akcji nadawała muzyka i piosenki. W tym roku przygotowano 2 spektakle, w przyszłe wakacje będzie ich więcej. Stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić swoje lalki i swoją adaptację bajek. W przyszłym roku chcemy zrobić 4, czyli na 8. Teraz zrobiliśmy 2. No tak, idziemy za ciosem. Spotkanie z bajkami w amfiteatrze urozmaicono zabawami muzycznymi z publicznością. Można było pośpiewać i potańczyć. Na koniec mamy jeszcze komunikat. 1 sierpnia o godzinie 17 zostaną włączone syreny alarmowe. Będzie to hołd dla bohaterów walczących o wolność ojczyzny w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Po minutowym dźwięku syren przed pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza oraz tablicą upamiętniającą generała Stefana Roweckiego pseudonim Grot zostaną złożone kwiaty. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam jeszcze na magazyn sportowy, który tuż po informacjach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.